Hello, hello, witam. Witam na Shadow of the Tomb Raider. Już sobie tu przełączam wszystko. Trochę sobie ściszę, albo nie. Albo i nie. Hello, hello. Mój mąż jest ze mną. Jesteśmy w Kułakiaku. Będziemy próbować dalej ogarnąć to zadanie, na którym stanęłam ostatnio. Znaczy, ono jest takie dodatkowe pewnie, ale... ale chciałabym je zrobić. Tak, hej ponownie. Rozwiń zdolność pływania. A czemu? To jest bardzo istotne. Naczelną kapłanką i moim głównym zleceniodawcą. O mój Boże, czemu? Dlaczego mąż nie jest uwzględniony w tytule live'a? Bo jest niemową. Się nie odzywa. To znaczy, on jest po prostu bardzo wstydliwy i on lubi być w moim cieniu. Potem będzie duży obszar pod wodą. Okej. Na razie nie mam punktów umiejętności w ogóle, bo wydałam ostatnio. Że zobaczymy. Przestań, nie dziś wygląda ten mąż. A dziękuję, dziękuję. Dbam o niego, czyszczę go i w ogóle. Mam nadzieję, że nigdy się nie zabrudzi tak bardzo. Jest taki piękny. No ładnie, Ania wzięła sobie za męża niemowę, aby nie mógł powiedzieć nie przed ołtarzem. Oczywiście, że tak. Żeby w ogóle się nie mógł ze mną kłócić. Ja tam w ogóle nie mam wykupionej tej zdolności i jakoś nie narzekam. Aha! Okej, Shaxi. Ja, no zobaczymy. Będziemy myśleć, jak będę miała jakieś punkty. Mężuś nieśmiały, ale jest w pialni prawdziwy z niego Joyce. Joystick? Okej. Okay. Nie no, teraz to mam wrażenie, że może oni zrobili jakieś patche dotyczące tej grafiki, bo mam wrażenie, że ta gamma się zrobiła taka inna. Dobra, nie wiem, zobaczymy. Aha, dobra, ja miałam iść tędy i załatwić tych gości po cichu. I mi to nie wyszło. Ostatnio. Shit. What the hell got into him? He used to bring us 10 people a week. If you ask me, it's that brother business. Always unionization this and justice that. Wow, wow, wow. Snowflake. Jest za jasno. No wiem, że jest za jasno. Are the fines here even worth it? Tylko potem w tych grobowcach będą umierać, no ale zobaczymy. Spoko sobie, Kazy. Czemu oni tak brzydko mówią w tej grze? Nie wiem. Nie wiem, jak ja ich tu załatwiam. Tak, jakoś. Tego jest w miarę prosto. Macaj go. Ej, wcale nie... Ej! Jakie cuda, oni mnie widzieli. Przecież wcześniej nie, to tak nie działało. A nawet nie zwróciłam uwagi, Coward. Ej, ale to jest jakieś dziwne, bo ostatnim razem tak samo go załatwiłam i nie było problemu. O, i dźwięki postanowiły się wyrąbać. Świetnie. Dzięki. Gro. Raczej karto. What the hell got into him? He used to bring us 10 people a week. If you ask me, it's that brother business. Always unionization this and justice that. Wow, wow, wow. Fucking snowflake. Nie, moim zdaniem nie powinien go zauważyć. They are on the black market. True. Almost 100% markup. Whatever we get for them. Okay.
man down. We're taking casualties. No kurde, nie trafiłam. There maybe. Fuck, man down. Move slowly. Man down. Stay sharp. Jesus, need to get to the bottom of this. No, dobrze. Świetnie. O, dostałam trofeum. Jak zabijesz przeciwnika, zmień pozycję na inną miejscówkę. Okej. Okay. Już mi się... Nie wiem, czy będę o tym pamiętać. Macaj ich. Wtedy był inaczej ubrany, wyglądał inaczej. Ja obstawiam 4 śmierci. Dajesz, Aniu, nie zawiedź mnie! Nie! Przestańcie, wy niemoralni ludzie. A, bo tu były jakieś różne śmieci dziwne. Aha, nie, bo to są butelki. Nie chcę tym dziwnym cośem strzelać. Weź tego zmacę jeszcze. Teraz będzie gorzej, bo tu też padłam ostatnio. Anymore? Back to work or he dies. We refuse to let you threaten us. Man down. Oops. You're just a lousy bunch of thieves. Nie było mnie tu. Wcale mnie tu nie było. Ja obstawiam 5 śmierci. Nie. Chyba tak, Sojakaza. To było gdzieś na samym początku, jakieś takie zadanie dodatkowe. Ups. Chyba ktoś tu do mnie idzie. Czy ja go mogę jakoś załatwić? No a! Fuck. Fuck this shit. Ej, gdzie oni są? Czemu strzelasz w powietrze? Ups. Najwyższa pora zmienić broń. Tak, świetnie, jest to w ścianę. Nie? Right. Need to get back to the village. Ej, dobra jestem, udało mi się. Dziękuję, Shaxi. Dzięki za cheerki. Biorąc pod uwagę, jak łatwo kipnęła z tym gościem, ja chyba też za mało zgonów dałem. Super. Zła ściana, zastrze ściana. No, żebyście wiedzieli. Ściany są złe. Należy je zabijać. O, jeszcze tego gościa zmacaj. Tutaj oni coś... O! O, tego gościa też mogę zmacać. Cześć. Jak się macie? Nie, nie chcę puszki. Cholera mi puszka. A tu coś jest, tu jest jakaś krata. Czy ja tu mogę wejść? Mogę tu wejść! Ania jako komandos. Ania się dziwi, czemu strzelają w powietrze, kiedy to sama Ania strzela w ścianę. No ale to są NPC, oni powinni, że tak powiem, lepiej ogarniać. Niż ja. Co to jest? To jest jakiś tajny schowek? Co tu macie? Kask i nóż ofiarny. This knife is a cheap plastic replica of those traditionally Aha. used to sacrifice llamas in the Inti Raymi or Sun God Festival. It was also occasionally used to perform trepanning surgery. The Inca believed that cutting a hole in the skull could relieve pressure to cure some diseases. Tak, pochwalam przemoc wobec ścian. Ten artefakt jest fajny, bo wygląda, przypomina idola Star 1. No, w sumie macie rację. Znaczy, masz rację. Faktycznie przypomina trochę. Ładny artefakt.
wymordowała tyle osób, a jaka miła. Oj, tam się będziemy przejmować jakimiś wymarłymi osobami. O, o, o. A, nie mam maksymalnie już. Nic z tym nie zrobię. No dobra, to chyba muszę wrócić, nie? Do tego Marko całego. Chyba tą samą drogą. Czy nie tą samą drogą? Nie wiem. Nie wiem, którędy ja tu przyszłam nawet. Chyba tędy. Tak, idźmy śladami trupów. Oczywiście nie liczę śmierci przez upadki, bo Lara w tej części jest dość niewspółpracująca. A właśnie czytałam, bo przeglądałam sobie różne poradniki, nie poradniki, i właśnie czytałam, że podobno Lara ma tutaj problem z trafieniem w krawędzie. To znaczy trzeba czasami dobrze wymierzyć skok. Haha, czyli jak w klasykach. trzeba dobrze wymierzyć skok, bo ona czasami potrafi nie trafić. To jest dosyć ciekawe w sumie. Aha, to jest to, co... Jak ja mam się tam dostać teraz do tego znacznika? Jak jestem profesjonalnym zabójcą. Co na to reszta obstawiających, nie liczę upadku po jej. Tam będziemy się przejmować wymarłymi osobami. Lara ma problem z trafianiem w krawędzi. Ile razy już mi padła, bo skoczyła nie tam, gdzie powinna. No. Ale to w sumie dobrze. Przynajmniej jest jakaś trudność w tym. Znaczy nie wiem, akurat to w klasycznych częściach mi się podobało. Gdzie jest ten koleś tam gdzieś? No właśnie, Travis, nie? Znaczy przynajmniej zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądało, bo ja jeszcze nie miałam chyba do tej pory takiego problemu. Podobno jakaś umiejętność sprawia, że ona lepiej trafia w krawędzie. Ale nie pamiętam już jaka. Hello. Pablo told me what you did. I don't know what to say, apart from thank. O nie, czemu się coś dzisiaj psuje z tymi dźwiękami? Halo, dźwięki, wróćcie. Many years ago, when my grandfather was still a boy, men came here and tried to cut down the wilderness around the village. Everyone was afraid to stand up to them, except my grandfather. A 15-year-old boy with an empty gun stood on the edge of the village and held back machines and men twice his size. Sometimes the courage of one person can outweigh the cowardice of dozens. I still have the gun he used to hold them back. I'd like you to have it, as a symbol of courage and... my gratitude. Don't you want to give that to Pablo? My boy wants to be a doctor, like his mother. Say, what's your name anyway? Lara. I'll have a new story to tell now, Lara. Thanks again. Swoją drogą zastanawia mnie... O, dostałam pistolet. Swoją drogą zastanawia mnie, że ona w ogóle nie ma... ma bardzo słabą mimikę twarzy też, jak rozmawia z... O, wow, dostałam tyle osiągnięć. Słabą tą mimikę twarzy, jak rozmawia z ludźmi. Nie był taki problem, że półka skalna wyżej była za wysoko i miałem problemy z double jumpem, żeby się tam dostać. A ta umiejętność lepszym trafieniem w krawędzi jest bez sensu. Odbiera przyjemność z ogrywki ze startu. No jak się będę wkurzać, to kupię. To właśnie nie jest dobre. Ona po prostu nie słucha poleceń. Nie ma opcji, by inaczej to zrobiła, a mimo to dalej tak robi. Aha. To jest wnerwiające, gdy czekasz, aż się wychyli do tej półki dalej, bo jeśli klikniesz skok ułamek wcześniej, to nie wyceluje. Chodzi o to, że te skoki są oskryptowane i to widać. Aha. Czyli to nie do końca działa tak jak w klasykach. Załóż sobie dodatkowe stroje na podstawowy, by ciebie trudniej znaleźli. Nie, nie, tam. Ja się rozwijam? No, czasami mi się zdarza. Witaj z powrotem, Raven Crow. Ja mam nadzieję, że te dźwięki się opanują trochę. Dobra, chodźmy do tej krypty, bo mnie to intryguje. Gdzie? Świetnie, tylko... Zawsze zapominam... Aha, tutaj.
Ryta, 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 gdzie ty jesteś? Czy to jest tam, tam? Może iść z wodą. Płyń szybciej. Szybciej, Lara. No, gdzie ta krypta? Tutaj chyba. Aha, tu trzeba pływać. Zbieraj. Zbieraj wszystko. To jest maksymalnie już. To jest jakieś żelazo albo złoto. Po prostu sobie wyrwała ze ściany. Czy nie mogę tego wyrwać? Nie mogę tego wyrwać chyba. Nie wiem. Dodatkowe stroje w robucie są okropne i brzydkie. W Race było trochę takich fajnych. Shadow, jak się nie ma DLC, to te stroje są po prostu brzydkie. No, mi się też nie podobają, aczkolwiek dają jakieś tam te statystyki, no ale na razie nie będę używać, póki nie muszę. Zbieramy różne dziwne rzeczy. Standardowo. To jest ta krypta. To coś jest. Jadłaś kiedyś, mam nadzieję, że nie będzie... O matko! Nie, nie jadłam takiej pizzy. Nie wiem, gdzie można taką dostać w ogóle. O, tu coś jest. To są pieniądze chyba. Ma dźwięk pieniędzy. Ta krypta prowadzi do jakiegoś fajnego miejsca, czy nie? Someone has barricaded the path. O, to znaczy, że się tu nie dostanę? Tworzenie koktajli Mołotowa. Dobra. Rozumiem, że mam to spalić tym. Jaraj się. Albo nie. A nie, jednak zadziałało. Okej. Okay. Jaki jest sens tych strojów, skoro fabularnie nam narzucają dwaj, musimy w nich latać przez 80% gry? O Boże. Taki little mały tip, złoto i jadeit możesz wyrywać i zbierać, ale musisz to zrobić trzykrotnie. Aha! Okej, okay, dzięki. Dzięki za info. No to już tamtego nie zdobędę, ale nieważne. No i widzicie, i tu jest ciemno. Ja tu nic nie widzę. Dobrze, że masz tą latarkę, aczkolwiek ta latarka też guzik mi daje. Co to za mapa? Aha, to mi podświetla kolejne dziwne rzeczy. O Boże! Czy jak ja będę... O, na pewno nie będę zbierać tego wszystkiego, wybaczcie. Ale już widzę, że tego jest dużo. Grzybki, halucyny. Szybki halucyny. O, tu coś jest fajnego. No czytaj! Czy tu. Co tam jest? 20%. To jest epigraf. May waiter's desire for power be sated by the time we follow him to the afterlife. Podziwiam swoje okazy. Ja nie mam siły do tej gry przechodzić ją na 100%. To nie będziesz wszystkiego zbierać na pierwszy. Nie, ja po prostu... Nie dam rady wszystkiego zebrać. Mam jeszcze masę innych gier, które bym chciała zagrać. Looks like the bridge is out. I chciałabym... jednak... Wow! Fajnie! Ach, to była urocza śmierć. Nie wiem, ja ogólnie do jakby trylogii tego Tomb Raidera, zresztą tych nowych Tomb Raiderów, to tak ogólnie mi się nie chce nigdy zbierać wszystkiego na 100%.
Nie, nie mam jakoś ochoty. Druga śmierć. O. To... Lara. Ups. Dzięki, Katie. O matko, ale wy jesteście okropni. Nie, nie. Oh god, no! Oh god, no! Oh my god. Dobra. Jezusie. Co to miało być? Są jeszcze takie pułapki zwykłe, a je... Boże, jakieś nietoperze. This room has fared better than the rest of the cavern, it seems. Okej, otwieraj. O, buty podróżniczki. Ja najtrudniejszym nie kończyłem, tym bardziej, że mi się odbija czkawką przechodzenie części 2013. O Boże. Nie wiem, czy Lara jest bogata, ale na pewno nieźle nadziana. No ale to jest przypadkiem, Shaxi. To nie moja wina. To się dzieje wszystko przypadkiem. Jak ja mam wrócić stąd niby? Jezus Maria, znowu bym umarła. Co tam jest w dole? Nie, tam są jakieś kolce, to chyba nie mogę tędy wrócić. Czemu ja muszę wracać tą samą drogą? Ale nie da się wrócić tą samą drogą, przecież ja tu zjechałam. Aha. Fajnie. Daj z siebie wszystko, ja ustawiłam wszystko. Ej, no, jak ja mam stąd wyjść? Przecież to jest jakaś paranoja. Górą nie możesz wyjść, Lara. Weź się tam zepnij. No, Jezu, znowu bym tu spadła. Dlaczego twórcy nie stworzyli achievement, aby uśmiercić Larę w każdy możliwy sposób? Przecież to takie fajne było. No, na pewno. Jak nie mam stąd wyjść? Nie mam pojęcia. Na więcej nie pozwala. O Boże. Boże, wrąbałam się w jakiś grobowiec, z którego nie mogę wyjść. To tam w ogóle nie wygląda, jakby były jakieś kolce. Widzisz na ścianie takie dziurawe tekstury brzozowe, użyj tam czekano. Aha. Ale nie pamiętam, jak się używało czekanu. Znaczy w sensie, bo tu wiem. Wow. I co? A, dobra, i to tym samym przyciskiem, okej. Fuck! Przepraszam. Teraz gdzie ja aha, bo się zgubiłam już w swoich własnych myślach. Nie. Ej, no czemu mnie cofnęło tak głupio? Bo ona może tutaj iść. No nie! Głupia! O
Boże. Już wszyscy odpadli. No, ale to jest brutal. No czemu mnie to tyłem ustawia? Boże, drogi. Ja nie rozumiem. O! Teraz trafiła. Już wcześniej nie mogła się trafić. Okej. Okay. Jezus Maria. Masakra. Cześć grania. Może ja powiem 15 śmierci. Gdyby Lara krótko trafiła mówić przez konsolę, to by ci powiedziała, że cię głęboko nienawidzi. Oj tam, oj tam. Ona mnie nie zna, a ja ją tak kocham. No zapal resztę latarkę. Może czemu ja wracam taką beznadziejną drogą? No, tam są grzybki. Chyba. Albo złoto. Złoto. Ale tego się nie da zebrać kilka razy. Jezu, no, myślałam już, że się nie chwyci. Dobra, tu zaś z czekanem. A! Nie działam, nóż, kurde! Nie martwcie, Ania, jeśli by policzyć, ile razy zabiłaś klasyczną Lorę, to i tak wynik śmierci nowej wypada blado. No, w sumie racja to racja. Przynajmniej nieco pili tutaj. No, chwyć się rzesz tego, no głupia. Boże drogi, wychodzimy stąd. Tyle śmierci, tyle pułapek. Ósma śmierć, to jeszcze 12. Masz pole do popisu. Super. Aha, bo ja przypłynęłam tutaj. O! No, zbieraj to. Okej. No, strasznie dużo wracania. Ja nie lubię w grach wracać tą samą drogą. Zresztą w życiu też nie lubię wracać tą samą drogą i zazwyczaj wybieram jakąś inną, nawet jeżeli jest trochę dłuższa. Trofeum niezaliczony, brak kieliszka. Jakiego kieliszka? Ja nie chcę pić. Ej! Za późno wypuszczasz Linka, gdy skaczesz. Znaczy, bo mi się wydaje, że ona po prostu nie doskoczy. W tamtym dłuższym fragmencie to miałam, znaczy tej dłuższej przepaści to miałam wrażenie, że ona po prostu się, nie wiem, no przegibie i nie trafię. Tak jakoś wyszło. Dobra, nie wiem, czy jest coś jeszcze wartego tej, tutaj jest jakaś płaskorzeźba, może to warto zrobić. To jest jakaś ruda złota, tu jest monolit. Czy ja ten monolit powinnam zrobić może? Jest gdzieś tam. Może to jest coś istotnego. Co tu jest właściwie? Aha, jakieś zakopane dziwne rzeczy. A, bitsowego kieliszka. No, niestety Sorki jest inny program do tego, do streamowania. I nie mogę tu kieliszka dać. No bo wy mnie namawiacie już od razu do picia, ja to wiem. Ja to wiem, po prostu. Gdzie jest ten monolit? Tam gdzieś. I zawsze jak gram Larą, to mi się zaraz przypomina asasyn. Sterowanie asasynem.
jestem taka dziwna. Jak mam się tego monolitu tam dostać? Czy to jest tędy? Tędy chyba. To jesteś ty, monolit? This describes something nearby. Take a deep breath and find me right under another's nose. Okej. Okay. O kurde. Ale to w sensie tutaj gdzieś? Tu czy tu? Nie, no bo to pokazuje... Robix! Niegodny człowieku. No to może Drunk Place klasycznego TR. O Boże! Trzeba nauczyć, a nie skakać na główkę. Kto wie, jak zrobić to na padzie? Chyba skok plus czerwone kółko. Skok plus czerwone kółko? Jakie czerwone kółko? Nie ma czerwonego kółka. Tak? No to nie było takie proste w sumie. Ale ten... Czekajcie, bo ja nie wiem, czy mam iść szukać... Bo on wskazuje ten monolit tutaj. Ale to w sensie... Aha, bo tutaj nie ma przepłynięcia. Faktycznie, to muszę najpierw... wpłynąć. Pytanie, gdzie? Czy tu jest jakieś... Tutaj nie. Jakieś tajne przejście. Matko nauczyła się. Nie mogę tego wziąć? Mogę tego wziąć. Nie, topisz się. Ale gdzie ja jestem na mapie? No, wydaje mi się, że chyba tamten gdzieś. Przepraszam, skipper. Tu jest tajne przejście. Skubane. Okej. Okay. Nie wiem, czy jesteśmy tu, gdzie... No, gdzie mieliśmy być. Tu jest jakaś linka potrzebna. O, hej, czysty. No tak blisko było do utonięcia. No, znowu chcecie mnie zabijać. Brak sprzętu! No co za gnoje! I co, ja nie mogę tu w ogóle nic zrobić? No co za lipa! Po co ja w ogóle szłam do tego monolitu? Mogliście mi powiedzieć! Co za lipa, no... Impossible. I can't carry anymore. Impossible. Gdzie ja jestem w ogóle? Tutaj. No, to ten monolit jakby odkrył mi kryptę, tak? Znalezienie strzępy będzie masakra. Ojej, czemu? Fan KTR zobaczy komunikat brak sprzętu, co zagnoje. Możesz pozwiedzać i pooglądać piękne drzewa. No, na pewno. Jakie beczki czerwone? Nie, tu były beczki czerwone. Aha. Ale no, przecież mnie wysadzi. A mogę z łuku? W ogóle muszę sobie wyrobić strzały. Ej, a nie, to... Nie te strzały chciałam. Że jak nie chcesz przechodzić gry na 100%, to ta krypta jest niewarta wracania. A sekret monolitu możesz odkryć dalej, jest pod wodą koło głowy.
Aha, bo pod nosem. Racja. No właśnie, bo mi się wydawało, że ta krypta była tą zagadką. Dlatego. Dobra, nurkuj. A, faktycznie, tutaj. Masz rację. Beczki to wyzwanie. Nie, to nie chce mi się robić takich rzeczy. Dobra. Odkryłam sekret, jestem szczęśliwa. Dobra, to chodźmy za misją główną. Jeszcze tą płaskorzeźbę może zahaczymy po drodze. O, Lara! God damn you. Tak, to działa. No, tak, jeszcze live'ujemy. Gdzie tu jest obóz? Jezu, znowu czegoś nie widzę. Gdzie ona widzi obóz? Ja się tu? Tu! Boże, drogi. Mam jeden punkt, ale chyba do większości jest potrzebne dwa. A nie, ja mam dwa. Nie. Ja mam dwa punkty. czekajcie, bo ja tu chciałam coś wziąć, ale nie pamiętam, co to było. Strzały, pułapki. A, tu jest ta szybkość Kaimana. To jest to, tak? Zwiększa. Nie, bo to jest. Zwiększa szybkość pływania. Czy oddech Kaimana? Czy to mam wziąć? Chyba to, nie? Lara wygląda na taką znudzoną. Cześć, Rainy Days. Jeszcze poczekam na potwierdzenie. Bo nie chcę zlamić. Może zrobimy przerwę w sumie. Oba są ważne. Okej. Okay. Dobra, to wezmę to, bo to kosztuje dwa punkty. I coś z ekwipunkiem mogę zrobić. No bo ja mam teraz dwa pistolety. Dodaję do obrażeń, a to do szybkostrzelności. To sobie to weźmiemy. Chociaż nie, czekajcie, a z tym czekanem? Co ja mogę. A nie, z czekanem już nie. O, to też do obrażeń sobie wezmę. Teraz mam wybrany ten pistolet. Aha, ale w nim muszę wszystko od nowa. A czemu nie mogę tego używać? Ten jest gorszy. Wydrożony kurek. Szybkość przeładowywania. I to mogę dużo. Taka umiejętność, że po cichu możesz zabić dwóch przeciwników. O, to też jest fajne, no.
No, też bym to chciała w sumie. Ale nie pamiętam, która to była umiejętność. Dobra, chyba mamy wszystko. To zrobimy sobie przerwę. 5 minutek. Cóż to za spluwa? Gdzie Colt? O mój Boże. Nie wiem, to jest chyba ten pistolet, który dostaliśmy od tego gościa, co mu dziecko uratowaliśmy. Tak mi się wydaje. Nie wiem jeszcze, do której live. Przyda się w mieście. No, to następnym razem sobie to ulepszymy najwyżej. Tak, Polsat time. Dobrze, to słyszymy się za 5 minutek.